Boże Słowo chce być dzisiaj dla każdego z nas żywe i skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, który będzie rozdzielał duszę od ciała. Kiedy czytałem rzeczywiście to Słowo, to było takie Słowo, które od dłuższego czasu już mnie dotykało. Zaraz do niego wrócimy, możemy go już tutaj wyświetlić. To jest z Izajasza 10, rozdział 27. Od dłuższego czasu, kiedy mieliśmy czas tutaj nauczania na temat obecności Ducha Świętego, na temat chrztu w Duchu Świętym, na temat darów Ducha Świętego, przyszło do mnie to słowo, ale to słowo jest, pozwólcie, że to powiem, takie trudne w naszym tłumaczeniu Biblii, bo nie oddaje, ja mówię tutaj o tym nowym tłumaczeniu, czy nawet warszawskim tłumaczeniu, dlatego pozwoliłem sobie zastosować tłumaczenie Nowej Biblii Gdańskiej, dlatego że ono jest bliższe. I stanie się w owym dniu, że będzie zdjęte z Twojego grzbietu Jego brzemię, a Jego jarzmo z Twojej szyi, gdyż to jarzmo rozsadzi pomazane oblicze. I kiedy tak dokopałem się do tego tłumaczenia, to taka wielka radość wypełniła moje serce i powiedziałem: tak, to jest ten tłusty pokarm, który może mnie nakarmić. To jest słowo, które gdy czytam, nie odchodzi zaraz w jakąś historię, ale to nie jest słowo logos, to jest słowo rema, które bierzesz do swojego życia i wiesz, że ono dokonuje zmiany. Zacząłem czytać różne tłumaczenia akurat tego wersetu i pozwólcie, że przytoczę też tłumaczenie z Biblii Króla Jakuba. Ona nie jest wydawana po polsku, to jest angielskojęzyczny przekład, ale bibliści tacy z autorytetem uznają, że to jest jeden z najbardziej duchowych przekładów, który jest dostępny tutaj w naszej części Europy. I Biblia Króla Jakuba, ona tłumaczy to w przełożeniu oczywiście na polski język w ten sposób. I stanie się w owym dniu, że jego brzemię zostanie zdjęte z Twego ramienia, a jego jarzmo z Twojej szyi, a jarzmo zniszczone będzie z powodu namaszczenia. I tak sobie powiedziałem: wow, Boże, to jest piękny dar, teraz są święta, teraz jest pamiątka pustego krzyża, pustego grobu, ludzie szukają Cię w różnych miejscach, ludzie Cię szukają w grobie, ludzie szukają Cię na krzyżu, ale Ty zasiadasz na tronie. I kiedy bierzemy to słowo, to ono jest żywe, dlatego że Ty je potwierdzasz, Ty wysyłasz to namaszczenie, Ty jesteś tym namaszczeniem, który żyje w nas. Także pozwólcie, że tym samym słowem, które dzieliłem się w piątek z moimi braćmi na modlitwie, zawsze staram się, zanim stanę tutaj i głoszę jakieś słowo, to też głosić go na modlitwie w piątek w jakimś tam szczątkowym wymiarze. Ale wiedziałem, że to jest to słowo, które jest potrzebne dla każdego z nas, dla mnie, dla moich braci, dlatego że ono daje siłę, że ono daje zwycięstwo i ono zapowiada to, że to, co wykonało się na Golgocie, to, co wykonało się na krzyżu, jest dla nas dzisiaj realne i dostępne. Że my nie żyjemy, nie wierzymy w historycznego Boga, że nie wierzymy tego Boga, którego gdzieś mamy szukać, tak jak może dzisiaj wiele ludzi w grobie, czy na krzyżu, czy w jakimkolwiek innym miejscu, ale nasz Pan jest żywy i On zasiada na tronie. To słowo, które jest tam użyte jako pomazane oblicze, to jest takie słowo w hebrajskim, ono brzmi szemen. Szemen, oczywiście większość, no, nic mi to nie mówiło wcześniej, ale zobaczyłem, gdzie ono jeszcze jest użyte i aż oniemiałem, w ilu miejscach w Biblii to samo słowo jest zastosowane. Pozwólcie, że wam przeczytam trzy takie króciutkie tylko z psalmu 23. Każdy zna ten psalm. Psalm 23, 5, werset 5 mówi tak: moją głowę namaszczasz olejem. To jest dokładnie to samo słowo. Dokładnie to samo słowo, gdzie mówi pomazane. Moją głowę namaszczasz olejem. Psalm 89, werset 21 mówi: znalazłem mego sługę Dawida, namaściłem go świętym olejem. Psalm 133, werset 2. To niczym cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona. To namaszczenie jest dostępne, kochani, dla dzisiaj, dla każdego z nas, dla Ciebie, dla mnie. I czy to jest tylko obietnica, czy to jest tylko jakaś historia, czy to jest coś, co możemy dzisiaj wziąć i dzisiaj naprawdę zastosować w swoim życiu? Kościół Jezusa Chrystusa to Kościół namaszczony. Jezus nie zostawił innego Kościoła.
Ale my to namaszczenie musimy być świadomi, musimy go używać, musimy dawać mu przestrzeń, bo ono jest w nas. Musimy się z nim zaprzyjaźniać. Musimy być świadomi, że ono jest, musimy go używać, dbać o nie, a co więcej, uwalniać go. I to jest takie słowo, które chciałem też wyjaśnić, bo uwalniać go. Właśnie co to jest? Kiedyś ktoś mi powiedział, że coś muszę uwalniać, to byłem taki oburzony. Mówię, ale ja nikogo nie więzię. Nie więzię, we mnie nie ma więzienia. Ale uzmysłowiłem sobie, że możemy mieć pewne prawdy w sobie, że możemy mieć pewne rzeczy w sobie i nie dać im miejsca do manifestacji na zewnątrz. Zgadzacie się z tym, że możemy mieć, znać doskonale słowo, ale go nie wykonywać. Nie uwalniać go w swoim życiu. Że możemy, wiemy, że mamy autorytet, ale możemy tym autorytetem nie żyć na co dzień. Możemy chodzić z zgiętym karkiem przed wszystkimi okolicznościami, a Bóg dał nam autorytet. Wiele rzeczy możemy mieć i możemy, nosimy w sobie to namaszczenie, ale musimy go uwalniać. Uwalniać to znaczy zastosowywać na co dzień. Musimy robić z niego użytek. Ja nie wiem, czy to są dobre określenia, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mam na myśli. Musimy to, co jest w nas, to, co Bóg zdeponował w nas, namaszczenie Ducha Świętego, dać mu przestrzeń w naszym życiu. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jest ogranicznik duchowego życia w nas. Co mam na myśli? To jest nasz rozum. Ktoś kiedyś powiedział, że nie zajdziemy nigdzie dalej, dopóki nas rozum tam nie przyprowadzi. Każda prawda w naszym życiu, kiedy jest wypowiadana, to ona jest filtrowana przez rozum. Wyjątkiem jest modlitwa w językach. To jest cudowna rzecz, którą Bóg ofiarował człowiekowi wierzącemu, kiedy modlimy się z pominięciem rozumu. Ale kiedy ja mówię, to ja muszę w rozumie, rozumowo się z tym zgodzić, żeby to wypowiedzieć. Wiele takich przykładów duchowego oddziaływania miałem, kiedy słyszałem głos, podejdź do tej osoby, powiedz to takie, takie słowo i takie słowo. Wiedziałem, że to Duch Święty, ale rozum mi mówił, no ale stary, słuchaj, no ale to chyba nie jest ta sytuacja. No nie będziesz się ośmieszał, a może się pomyliłeś, albo idź zrób duchowe poruszenie, idź zrób, wykonaj to. A zaraz głos taki z rozumu przychodził, no ale czy to teraz w tym momencie, czy to jest najlepszy moment? Może jutro. Oczywiście tego jutro już nigdy nie było. Dlatego ten rozum u nas jest taką blokadą i musimy się zgodzić z Bożym Słowem. Dlatego to studium jest, dlatego chcę mówić dzisiaj o namaszczeniu, dlatego chcę nauczać na ten temat. Po pierwsze, żebym sam na nowo to, z tego mógł zaczerpnąć. Ale jeżeli my prawdy duchowe nie będziemy mieli poukładane w swoim rozumie, to my nigdzie dalej nie zajdziemy. Rozum zawsze będzie tą barierą, która będzie trudna do przekroczenia. Namaszczenie w nas. Dlaczego to takie ważne? Czytaliśmy, że namaszczenie łamie jarzmo, łamie brzemię, zdejmuje z naszego grzbietu brzemię, a jarzmo z twojej szyi. Jakie to jest jarzmo? Jakie jarzmo to namaszczenie może łamać? Może to być jarzmo depresji, może to być jarzmo zniewolenia, grzechu. Choroby, biedy, jakie? Wszelkie. Jakiekolwiek ono to łamie. Dlatego, że to jarzmo pochodzi z pomazanego oblicza, z oblicza Jezusa Chrystusa. Z tego oblicza, który gdy umierał powiedział, wykonało się. A kiedy zmartwychwstał, przyszedł i to są słowa, które już brat Marek tu powiedział, pokój wam, pokój wam. W sytuacji, kiedy nie było pokoju. Kiedy było zagrożenie życia, kiedy Rzymianie krzyżowali kogo chcieli, zabijali bez żadnego, a Jezus przychodzi, pokój wam, z namaszczenia Ducha Świętego to jest możliwe, bo ten pokój się podnosi z miejsca zamieszkiwania Ducha Świętego w nas. Dlatego to namaszczenie chciałem dzisiaj powiedzieć sobie, chciałem powiedzieć każdemu z was, chciałem dzisiaj powiedzieć Kościołowi, że jest dostępne dla każdego z nas, bo ono jest w nas. Możemy go rozwijać, możemy się z nim zaprzyjaźnić, ale możemy także go tłumić i ograniczać poprzez to, co powiedziałem wcześniej. To ważne, żeby to rozumieć, bo to będzie budowało naszą wiarę. Kto ma namaszczenie? Wszyscy chrześcijanie zostali namaszczeni.
To jest cudowna wiadomość dla każdego, kto jest dzieckiem Bożym. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, jeżeli Duch mieszka w tobie, to jesteś człowiekiem namaszczonym. Namaszczenie, oczywiście mówiąc o namaszczeniu, musimy od razu na samym początku powiedzieć, że mówimy o namaszczeniu w sensie ogólnym, jako dla każdego chrześcijanina, ale mówimy też o namaszczeniu takim szczegółowym do wykonania posługi, do wykonania konkretnego zadania. Pastor jest namaszczony do wykonania roli pastora, ale oprócz tego jest namaszczony jak każdy inny chrześcijanin. Dlatego, kiedy będę mówił o namaszczeniu, rozumijmy to właśnie w ten sposób. Na płaszczyźnie ogólnej i na płaszczyźnie szczegółowej dla naszego życia, bo to jest bardzo ważne. Każdy chrześcijanin ma w swoim życiu namaszczenie ogólne do tego, by być chrześcijaninem, do tego, by prowadzić zwycięskie życie, do tego, aby niszczyć dzieła diabelskie, ale też do wykonania konkretnego zadania. Może prowadzisz uwielbienie, może sprzątasz, może witasz, może gotujesz zboże, może organizujesz, może zajmujesz się finansami. Każda z tych rzeczy potrzebuje namaszczenia. Kim jest chrześcijanin? Jeżeli byśmy mieli się zdefiniować sami z siebie, to musielibyśmy powiedzieć, że jestem jako chrześcijanin, jestem osobą narodzoną na nowo. Jestem człowiekiem, który wierzy w Boga. Jestem człowiekiem, który przyjął Jezusa Chrystusa. Tak? Tych definicji można by jeszcze parę tutaj dołożyć do tego. Ale ogólnie ona brzmi, jestem chrześcijaninem. Jeśli mogę prosić o wyświetlenie teraz tego diagramu. Jeśli jestem chrześcijaninem, muszę uznać w swoich myślach, że jestem namaszczony. Bo słowo namaszczony, słowo Chrystus i słowo Mesjasz to jest dokładnie to samo słowo. W trzech różnych językach. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, musisz uznać, że jesteś osobą namaszczoną. Po polsku, po grecku, po hebrajsku. To jest jak gdyby definicja chrześcijaństwa. My często uciekamy że od słowa namaszczony, bo on to tak brzmi w języku polskim bardzo, nie wiem, górnolotnie, ale taka jest biblijna prawda. Jeżeli jesteś chrześcijanin, to jesteś osobą namaszczoną. Żydzi, kiedy oczekiwali na Jezusa Chrystusa, na Jego przyjście, oni nie oczekiwali Jezusa, oni nie znali Jego imienia. Jezusów było wielu wtedy. Dzisiaj jest wielu Jezusów, szczególnie w krajach hiszpańskojęzycznych. Do dzisiaj jest Jezus taki, Jezus taki. Mówimy o imieniu, ale Żydzi oczekiwali namaszczonego. Oni oczekiwali osobę namaszczoną. I my dzisiaj możemy szczycić się, że poprzez fakt zamieszkiwania Ducha Świętego w nas możemy tak samo myśleć o sobie, że jesteśmy namaszczeni. Więc każdy chrześcijanin jest osobą namaszczoną przez Boga. Mam teraz dla was wszystkich zadanie. Powiedz głośno, jestem osobą namaszczoną. A teraz odwróćmy się do brata lub siostry po prawej i lewej i powiedzieć, ty jesteś osobą namaszczoną. Amen. Słowo chrześcijanin i namaszczony to są te same rewers i awers monety, albo te same strony jednego medalu. Niech to nam zostanie sklejone. Dlaczego mówię, że dobrze jest to wypowiadać? Dlatego, że wtedy, to jest prawda taka psychofizyczna, kiedy wypowiadamy słowa, to poprzez słuch nasz one na nowo docierają do naszego mózgu. W sposób szczególny. Pewne prawdy możemy przyjmować czytając, tak, widząc oczami, ale wypowiadanie słowa na głos powoduje, że nasz mózg musi na nowo słuchać tą prawdę. Im więcej wypowiadamy słowa, im więcej proklamacji jest Bożego Słowa, które ma moc, tym więcej nasz mózg zostaje przez nie obrobiony i mniejszy zator będzie robił w momentach, kiedy Duch Święty będzie chciał się poruszać według swojej woli. Więc pamiętajmy o tym, że olej Ducha Świętego to namaszczenie, które działa w nas, bo Duch Święty zamieszkuje w nas. Otwórzmy teraz Ewangelię Łukasza, 4 rozdział, 18-19 werset. Tu są zapisane słowa Jezusa i tu jest cudowna
czyli Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 18-19 werset. Kiedy Jezus był w Nazarecie, kiedy wszedł do synagogi, kiedy podano mu zwój, on zaczął czytać. To nie był przypadkowy moment. On otworzył zwój Izajasza, notabene Izajasz tak wiele pisze o namaszczeniu, w wielu różnych momentach. To jest aż niesamowite, że pisze o rzeczywistości nowotestamentowej dla nas. Więc kiedy Jezus zaczął czytać zwój, siedząc lub stojąc w synagodze, przeczytał słowa właśnie zapisane, które są zapisane w Izajaszu 61, rozdział 1, od pierwszego wersetu. I czyta tak. Duch Pana spoczywa na mnie. Ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie. Niewidzącym przejrzenie. Zgnębiących wypuścił na wolność. Abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. I on trwa. To jest cudowna wiadomość, że to nie jest rok 365 dni. To jest Boży okres, kiedy możemy czytać, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Ty i ja żyjemy w roku Pańskiej przychylności. Po co ta Pańska przychylność nam jest potrzebna? No właśnie po to, aby namaszczenie zostało wylane na Kościół, aby namaszczenie zostało wylane na wierzących, aby wierzący wyganiali to, co robili te dzieła, o których Jezus pisze. On zostawił tutaj swoje posłannictwo. On to wykonywał. Pan Jezus to wykonywał przez cały czas swojej służby. Całe 3 lata, kiedy służył, kiedy chodził ze swoimi uczniami, kiedy odwiedzał wioski, kiedy widział chorych, kiedy widział biednych, kiedy widział trędowatych, kiedy widział wszelkie dzieła diabelskie. On przychodził i je łamał. I nigdzie nie przeczytamy, że zderzył się z niemożnością, że chciał coś złamać, ale nie dał rady. On przychodził i brał autorytet nad tą sprawą. Więc kiedy czytamy, że Duch Pana spoczywa na mnie, Duch Pana spoczywa na Kościele, Duch Pana spoczywa na Tobie, który namaścił Cię i mnie, abyśmy ubogim nieśli dobrą nowinę, a który posłał nas wszystkich, który posłał swój Kościół, aby więźniom głosić wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuszczać na wolność, dlatego, że żyjemy w roku Pańskiej przychylności. Amen. Amen. On trwa, tak jak powiedziałem. Ale tu są też cudowne rzeczy, bo tu jest napisane, że ten, który namaścił mnie, Duch Pana spoczywa nade mną. To jest właśnie ta informacja dla ciebie i mnie, że Duch Pana spoczywa nade mną i On mnie namaścił. A w związku z tym, że Duch Pana żyje w nas, dlatego że jesteśmy osobami świadomie wierzącymi, to tak samo jesteśmy namaszczeni. Jezus przedstawia tutaj swoje posłannictwo i to posłannictwo dotyczy dzisiaj Kościoła. A jeżeli dotyczy Kościoła, to znaczy, że dotyczy mnie i ciebie. Nie dotyczy Kościoła jako budynku, nie dotyczy Kościoła jako organizacji, ale dotyczy Kościoła jako zbiorowości ludzi namaszczonych. Więc to jest posłannictwo, które dzisiaj musimy wziąć i nie możemy od tego uciec. Cudownie, że ono jest zapisane w Starym Testamencie, że ono jest zapisane w Nowym Testamencie i niech ta świadomość, że żyjemy w erze Nowego Przymierza, w erze Przymierza Namaszczenia, będzie z nami stale. Te słowa, które Jezus cytował, to są słowa Izajasza. Ja zastanawiam się, jak Izajasz musiał tęsknić do słów, które wypowiadał. On to wypowiadał jako proroctwo dotyczące właśnie tego czasu, kiedy my żyjemy. Myślę, że my dzisiaj, ludzie świadomie wierzący, ludzie namaszczeni, tak lekko sobie to bierzemy, że my żyjemy w takich czasach, kiedy mamy Ducha Świętego, kiedy mamy autorytet Ducha Świętego, kiedy Duch Święty poprzez nas może działać. Izajasz, który parę tysięcy lat temu żył, ponad 1000 lat przed narodzeniem Jezusa, on prorokował o tych czasach. On mówił, że przyjdą takie czasy, ale on tego doświadczał. Nie doświadczał tego jako w Starym Przymierzu. On jako prorok był namaszczony, tak, to prawda, ale nie doświadczał jako ogólnie, jako naród. Więc miejmy to, że jako odpowiednią wagę
dla dzisiejszego życia, żebyśmy tego łatwo sobie nie brali, żebyśmy byli tego świadomi, ale przede wszystkim to, co powiedziałem wcześniej, żebyśmy zaprzyjaźniali się z tym namaszczeniem, żebyśmy uwalniali z siebie to namaszczenie, żebyśmy temu namaszczeniu robili przestrzeń w sobie, dlatego że ona działa nie tylko w nas, dla nas, ale ona działa poprzez nas dla innych. I ty i ja, jako namaszczona osoba, możemy wychodzić na zewnątrz, tak jako Kościół, możemy wychodzić na zewnątrz i możemy łamać wszelkie jarzmo diabelskie, które tam wcześniej było zapisane. W Starym Testamencie czytamy o trzech urzędach, które były namaszczane przez Boga. Był to namaszczany był kapłan, był namaszczany prorok i był namaszczany król. Może przeczytamy teraz pierwsza księga Samuela, 16 rozdział, 13 werset. Samuel wyciągnął róg z olejem i namaścił go, Dawida, pośród jego braci. Wtedy na Dawidzie spoczął duch Pana od tego dnia i na dalsze. Gdy ludzie byli namaszczani w Starym Testamencie do urzędu króla, proroka, oni stawali się albo przyjmowali to namaszczanie w momencie, kiedy to się wykonywało. Pomimo, że w sposób realny tego nie było jeszcze widać. Wiemy, że Dawid został namaszczony na króla, kiedy był pasterzem. Został przywołany przez swojego ojca. Musiał się zderzyć z potężną niewiarą swojej rodziny w to, co się wydarzyło, że ojciec go nawet nie zakwalifikował, że ma być z tymi braćmi w tym pokoju, w tej izbie. Zostawił go na pastwisku. Kiedy czytamy, że Dawid przyszedł, kiedy były toczone wojny i kiedy była sprawa z Goliatem, to bracia go tam posturchiwali, co ty tu chcesz, ty jesteś przemądrzały, a on wtedy nosił już namaszczenie. I czasami jest tak, że my musimy to namaszczenie przyjąć wiarą, że go mamy, choć jeszcze ono się nie manifestuje na zewnątrz, choć jeszcze się nie, ta funkcja tego namaszczenia jeszcze nie zaczęła działać. Ale my wiarą przyjmujemy, tak samo wiarą, jak przyjmujemy, że jesteśmy zbawieni, tak samo wiarą przyjmujemy, że Duch Święty nas namaścił. I Dawid, kiedy właśnie został namaszczony, on był taką osobą. On zaprzyjaźniał się z tym swoim namaszczeniem, on budował to swoje namaszczenie, on go używał to swoje namaszczenie, chociaż jeszcze nie był królem, a był namaszczony na króla. Dlatego to jest bardzo ważne, aby mieć pewną stabilizację w tym, że to namaszczenie otrzymaliśmy i ono jest w nas. Dlatego, że często się spotykam z tym, że namaszczenie łączy się z przeżyciami emocjonalnymi. I to jest cudowna rzecz, przeżywać emocjonalnie. Ja wiele razy byłem dotykany przez Ducha Świętego, kiedy moje ciało albo różne, nie chcę coś konkretnego przytaczać, ale odczuwałem to fizycznie, czy upadałem, czy w jakiś tam inny sposób, ale to są efekty tylko. Namaszczenie przyjmujesz przez wiarę i żyjesz z tym namaszczeniem. Więc pamiętajmy, że namaszczenie musimy oddzielić od takich emocjonalnych naszych rzeczy. I one są cudowne. Bóg to tak sprawił, że to tak działa. Ale to nie jest dowód tego, że to namaszczenie przyszło, czy coś się z nim stało. Namaszczenie przyjmujemy przez wiarę. Więc kiedy czytamy o tym, że Dawid został namaszczony, on to po prostu wziął. On nie snuł planów, że to od tego czasu to ja już ubieram płaszcz, ubieram szatę i gdzie tam mi tam do baranów. Ja podejrzewam, że on z tej po tym namaszczeniu z powrotem poszedł do swoich owiec. No bo kto tam miał wracać do nich? Kto miał nimi paść? Po jakimś czasie, kiedy on chodził w tym swoim namaszczeniu, ojciec mówił, to bierz to bołek z jedzeniem, idź zobacz, co tam u twoich braci. Nikt nie respektował tego, co spoczęło na Dawidzie, ale on był tego świadomy. I to, kiedy możemy teraz przeczytać pierwszy list Jana 2:20. Jan w swoich listach dużo właśnie pisze też na temat namaszczenia. Zaraz przeczytamy dwa miejsca. I pisze w nim tak. Pierwszy list Jana, 2:20. Wy jednak. Do kogo Jan pisze? Jan pisze do Kościoła. On nie pisze do jakiejś grupy wybrańców, do liderów specjalnych, do, nie wiem, stowarzyszenia jakiegoś tam,
wybitnych osób duchowych, on pisze po prostu do Kościoła. Wy jednak macie namaszczenie od świętego i wy i wszyscy jesteście świadomi stanu rzeczy. Wszyscy, bez wyjątku, ci, którzy są w Kościele, ci, którzy są świadomi wierzący, ci, którzy oddali swoje życie Jezusowi, ci, którzy są ochrzczeni w Duchu Świętym, nie tylko ci, którzy są na jakichś tam funkcjach. Jesteście świadomi stanu rzeczy, macie to od świętego. To są rzeczy, które musimy zapamiętać. Skąd pochodzi namaszczenie, że ono pochodzi od świętego, że my go mamy. I apostoł Jan poucza, bądź świadomy stanu rzeczy. Co to znaczy? To znaczy przyjmij to, ucz się tego, czytaj o tym, przyjmuj to, aby rozum nie był tą blokadą, kiedy Duch Święty będzie się chciał poruszać, aby nie ograniczał tego, co Duch chce przez nas robić. Więc dajmy Mu przestrzeń, uwalniajmy Jego działanie, a każdego dnia będziemy mogli widzieć owoce i będziemy wierzę posuwać się coraz dalej i dalej w tym namaszczeniu. Parę wersetów dalej czytając pierwszy list Jana, czyli drugi rozdział, 27 werset, Jan pisze tak. Jeśli zaś chodzi o was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył. Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono też jest prawdziwe. Nie ma nic wspólnego z kłamstwem. I jak was pouczyło, tak w nim trwajcie. To są kolejne cudowne słowa, z którymi się chcę podzielić. Namaszczenie pozostaje w was i nie ma potrzeby, aby was ktoś pouczył. Niektórzy próbują opacznie zrozumieć te słowa, żeby wyrwać się spod kościoła, spod autorytetu. O. To nie o to chodzi. Tu chodzi, że ty masz autorytet Jezusa Chrystusa, ale masz funkcjonować w autorytecie, który został dany w Kościele. Więc tutaj nie chodzi o to, że to nie jest zachęcenie do tego, żebyśmy teraz uważali, a kto mnie tutaj będzie pouczał, co mi tutaj będzie mówił jakiś lider, czy jakiś pastor, czy jakiś ktoś. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mieli autorytet Jezusa Chrystusa w sobie. To nie ma nic wspólnego z jakimś pomieszaniem autorytetu w Kościele. Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono też jest prawdziwe. Nie ma nic wspólnego z kłamstwem. Diabeł zawsze będzie atakował, że namaszczenie jest fałszywe, że namaszczenie to ci się wydaje, że namaszczenie to jest coś, co może ma jakiś wybitny chrześcijanin, ale na pewno nie ty. Diabeł będzie robił z tego użytek i to musimy być świadomi, że to jest miejsce, w którym on często będzie atakował. To właśnie świadomość tego namaszczenia. Ono jest prawdziwe, nie ma nic wspólnego z kłamstwem. I jak was pouczyło, tak w nim trwajcie. Mamy nie tylko usłyszeć tą prawdę, nie tylko rozradować się dzisiaj, ale mamy w nim trwać. Trwać każdy dzień. Każdy dzień, kiedy będziemy się budzić, każdy dzień być świadomy, że Duch Święty w nas, namaszczenie w nas i mogę przez to żyć, i mogę przez to zwyciężać, i mogę być przez to radosny, bez względu na okoliczności. Tak często poziom poczucia naszego chrześcijaństwa zależy od poziomu okoliczności. Jeżeli jest kiepsko, no to ja się też kiepsko czuję. Jeżeli są problemy, no to widocznie Boga nie ma, albo może mnie nie słyszy. I ja z tego absolutnie nie drwię, bo sam z tym walczę. Próbuję to zawsze rozgraniczać, ale tak to działa. Musimy to zupełnie rozgraniczyć. To, co mamy w namaszczeniu, to, co mamy w obecności Jezusa, to, co mamy w Duchu Świętym, od tego, co jest na zewnątrz. W pierwszym liście do Koryntian 6:17, kto natomiast połączył się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Olej jest synonimem Ducha Świętego. Jesteśmy tym namaszczeniem, tak brzydko powiedz, zaimpregnowani, naolejeni. Dlatego to słowo namaszczeni, czyli coś tłustego, tak jak oliwa, jak ten szemen, został wlany w nas.
to nie, tego nie widać, tego się nie da zidentyfikować, to nie jest jakaś tam jednostka, którą można przeliczyć i powiedzieć, że mamy tego tyle i to tu w tym miejscu. Jeżeli gąbka jest zaimpregnowana, to ona jest cała zaimpregnowana. Jeżeli ją wsadzimy do wody, to ona cała napije całej swojej strukturze. W tym wersecie Paweł w liście do Koryntian mówi, że kiedy powierzamy swoje życie Panu, zostajemy połączeni w swoim duchu z Duchem Świętym i On zamieszkuje w nas. Namaszczenie wewnątrz nas stwarza w nas świadectwo wprowadzające nas w pozycję sprawiedliwości. I to jest bardzo ważne, bo z kolei w Hebrajczykach, ja może przeczytam, nie będziemy tego wyświetlać, ale pewnie znacie dobrze ten werset, kiedy w 5 rozdziale, tam w 13 wersecie jest napisane: ten zaś, kto karmi się mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości. Nauka o sprawiedliwości to jest coś, co raz atakuje diabeł, ale dwa, wynika z dojrzałości chrześcijańskiej. Sprawiedliwość to jest nie jest to życie przez swoje zasługi, przez swoją ocenę, ale przyjęcie sprawiedliwości Jezusa Chrystusa do swojego życia. Więc namaszczenie w nas przekonuje nas o sprawiedliwości, przekonuje nas też o tym, co czytamy w liście do Rzymian z kolei, kiedy to czytamy, że Królestwo Boże to radość, pokój i sprawiedliwość w Duchu Świętym. I to jest coś, co jest wytwarzane z poziomu Ducha Świętego w nas. W tym mamy trwać bez znaczenia, jakie okoliczności będą nas dotykały na zewnątrz. Oczywiście to się nie dzieje tak automatycznie. To jest coś, z czym chodzimy, z czym się zaprzyjaźniamy, co budujemy, co w nas wzrasta. A więc kiedy czytamy w Starym Testamencie, jak ludzie byli namaszczani, to już wspominałem tutaj króla Dawida, czy Dawida jeszcze jako pasterza, który został namaszczony na króla. I kiedy on został namaszczony, on w tej chwili, od tego momentu został królem. Ty tak samo, kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa, kiedy Duch Święty zamieszkał w tobie, od tego momentu jesteś człowiekiem namaszczonym. Tak samo czytamy o Aaronie, że został namaszczony na kapłana i od tego momentu był kapłanem. Tego dokonało namaszczenie. To jest dzieło namaszczenia, przysposobienie do służby. Teraz mówimy już o szczegółowym namaszczeniu. Dzieło namaszczenia, przysposobienie do służby. Elizeusz, prorok, kiedy został namaszczony na proroka, on od tej chwili był prorokiem, chociaż jego doświadczenie w tym było dość mizerne. On dopiero się uczył. Tak? No, po dwóch dniach czy jednym dniu nie miał jeszcze tego wszystkiego, co w późniejszym czasie, ale namaszczenie w nim było. Jeżeli jesteśmy świadomi, że Bóg nas powołał i namaścił do wykonania jakiejś konkretnej rzeczy, musimy również przyjąć fakt, że nas do tego wyposaży. I to jest kolejna rzecz, którą gdzieś musimy przez wiarę przyjąć, bo czasami stajemy w momencie wykonywania albo przed rzeczami, o których nie mamy bladego pojęcia. Ja pamiętam 5 czy 6 lat temu, kiedy zaproponowano mi, czy poproszono o organizację festiwalu, to się wtedy jeszcze tak nie nazywało, tylko koncertu na rynku i miało to w jakiejś tam formie odbyć się tutaj w Ustroniu po raz pierwszy. I wtedy z pastorem omawialiśmy, jak by to mogło wyglądać, czy może tak, czy tak, jakiś obraz został naszkicowany. Ja pamiętam, dzisiaj to było 6 lat temu, wyszedłem z gabinetu i mówię, i po co mi to było? I po co mi to było? Ja nie miałem żadnego doświadczenia w takich imprezach, ja nie znałem żadnego muzyka, ja nie znałem się w ogóle na muzyce, mam taki kiepski słuch muzyczny, więc nie znałem zwyczajów, jak mam kogoś zaprosić, skąd ich mam wytrzasnąć, czy oni przyjadą, czy oni nie przyjadą. Ale wierzę, zgodziłem się z tym, że zostało rozeznane, żebym to zorganizował, że jest to takie namaszczenie nade mną. I poszedłem, pamiętam, w ciemno, jakby to w slangu młodzieżowym powiedzieć, zacząłem to organizować i wiecie co? Widziałem, że to zaczyna działać. Ja nie wiedziałem jak. Ja nie wiedziałem, skąd się biorą kontakty. Poznałem ludzi, którzy mogli przyjechać. Ktoś mi dawał telefony, a zadzwoń do tego, a zrób tego.
I dzięki Bogu odbyło się 5 edycji. To jest dość duże przedsięwzięcie tych festiwalów, dopóki pandemia tego nie zatrzymała. Więc kiedy przyjmujemy fakt, że jesteśmy do czegoś powołani, namaszczeni, musimy przyjąć fakt, że będziemy to potrafili wykonać. To, do czego dotyczy to namaszczenie. Zawsze mogę zrobić to, do czego jestem namaszczony i uwaga, nie powinienem robić to, do czego nie jestem namaszczony. To jest taka sama prawda, bo może nas to ustrzec od jakichś kłopotów. Czasami jesteśmy w takim rozpędzie, że chcemy robić wszystko. Ale wierzę, że Bóg sobie powołuje do każdej pracy, do każdego odcinka pracy poszczególnych ludzi. Tak? Jesteśmy, Kościół jest zbudowany z wielu, bardzo wielu różnych organizmów i każdy z nas jest inny i każdy ma powołanie do czegoś innego. Więc przyjmijmy tą prawdę, że powinniśmy robić to, do czego jesteśmy namaszczeni, ale starać się unikać robienia tego, do czegoś nie jesteśmy. I myślę, że na przestrzeni czasu w Kościele, i nie mówię naszym Kościele, ale w ogóle w Kościele, było wielu ludzi, którzy miało namaszczenie do różnych rzeczy i tego nie robiło, dlatego że wystraszyli się, nie chcieli, nie mieli odwagi, ale mieli do tego namaszczenie i to zostało zmarnowane. Ale też było wiele ludzi, którzy robili pewne rzeczy, czy robią pewne rzeczy, ale nie mają do tego namaszczenia. I nie mówię tego, żeby jak gdyby mówić to przeciwko takim ludziom, bo często są rzeczy, które wymagają pracy i nie ma nikogo, więc ktoś się za to musi wziąć. Ale mówię o prawdzie, która przeznacza przez namaszczenie Ducha Świętego każdego człowieka do konkretnej, wybiórczej, specjalnie dla niego przygotowanej roli. Więc to jest odpowiedzialność Kościoła. To jest wielka odpowiedzialność Kościoła, dlatego że wszelkie dary i dary Ducha Świętego są własnością Kościoła. I Kościół, nasz Kościół także, musi rozeznawać, kto do czego ma namaszczenie. Bo to pozwala uniknąć wiele wypaleń, wiele jakichś pomyłek, ale też odkryć ludzi, którzy są powołani do każdego przedsięwzięcia. Bóg nigdy nie zostawia wakatów. Kiedyś słowa jednego z proroków, kiedy mówił, że Panie, już wszystkich proroków pozabijali, a głos Ducha Bożego mu powiedział, no ale ja jeszcze mam 7 tysięcy, tak? 7 tysięcy, którzy nie zgięli kolana. Bóg ma przygotowanych wielu ludzi do swojej posługi i wierzę, że tym Kościół może być ubogacany każdego dnia. Więc każda służba dla Boga ma związek z namaszczeniem. Kiedy Bóg cię powołuje, czyli kiedy Bóg mnie powołuje, On daje mi namaszczenie do tej służby. Ale to nie koniec, bo wraz z tym namaszczeniem przychodzi umiejętność wykonywania. Umiejętność wykonywania danej rzeczy. A wraz z umiejętnością przychodzi autorytet. I tak to jest cudownie poukładane, że jedno wypływa z drugiego. Tego się nie da przeskoczyć. Nie można mieć autorytet, kiedy się nic nie robi. Albo kiedy się jeszcze nie zaczęło robić. Więc kiedy wchodzimy w nasze powołanie, kiedy namaszczenie wstępuje na to, co robimy, przychodzi umiejętność, a wraz z tą umiejętnością przychodzi autorytet. Nie wszystko naraz, tylko po kolei. Związane to jest z naszymi decyzjami, z naszymi krokami, z wchodzeniem w głębiej, z wchodzeniem w głębszą relację, z wchodzeniem w głębszy poziom służby, a Bóg ten autorytet sam przynosi. Jeżeli wejdziemy w powołanie, odkryjemy fakt, że namaszczenie umożliwia nam wykonanie tego zadania, a to z kolei oznacza, że dla ciebie przyjdzie autorytet. I on nie musi przychodzić od razu, on nigdy nie przyjdzie od razu, ale on przyjdzie wraz z wykonywaniem to, do czego Bóg cię powołał. My nie musimy o to zabiegać, my nie musimy o to zabiegać, nie musimy o to dbać. Ten autorytet będzie widoczny, że nie uciekamy, że wykonujemy, że Bóg się do tego przyznaje, że Bóg jest w tym,
a inni będą chcieli z tego czerpać. To bardzo ważne, bo wchodząc do spraw bez powołania i bez namiaszczenia, zamiast wnosić tam swój autorytet, możemy być naciskani przez autorytet, jak gdyby przeciwny. Zaraz powiem, o co mi chodzi. Jeżeli wchodzimy do... Mówiliśmy o grobie, o zmartwychwstaniu. Jeżeli wchodzimy do grobu, tam, gdzie jest śmierć, musimy przynieść autorytet życia. Jeżeli go nie mamy, to wtedy autorytet śmierci zaczyna oddziaływać na nas. Kiedy zabieramy się za rzeczy, których nie mamy autorytetu, to wtedy przeciwności będą odciskały na nas swój autorytet. Lampa ma rozjaśnić mrok, a nie mrok zagłuszać światła lampy. Mamy przynosić życie do okoliczności, a nie pozwolić, żeby okoliczności odciskały na nas swoje reguły. Kiedy uczniowie chodzili, kiedy Jezus posłał ich, powiedział, idźcie, głoście tam dla narodu wybranego dobrą nowinę, i oni dwójkami chodzili i wchodzili tam do domów, to powiedział im coś takiego, że kiedy będziecie wchodzili, to właśnie mówcie pokój wam, czyli narzucajcie autorytet pokoju. Ten pokój, który jest z was, niech się wylewa na całe to jestestwo, budynek. Ale kiedy ci ludzie nie będą godni, to ten pokój tam nie spocznie. On wróci do was. Czyli oni chodzili w mocy tego autorytetu, który mieli w sobie. Oni narzucali, naznaczali, mogli przyjść w miejsce, gdzie chwilowo nie było tego pokoju, ale oni wchodząc autorytetem pokoju naznaczali w tym terenie ten pokój, Boży pokój. Dlatego słowa, o których zaczęliśmy to nabożeństwo, pokój wam, mają naprawdę wielką moc. Pokój wam. I zabierając się za sprawy, za wykonywanie, za budowanie Bożego Królestwa, musimy pamiętać, że to my mamy autorytet w stosunku do otaczającego nas świata, a nie świat musi przyjmować. Kiedy przychodzimy w pewne miejsce, to może być zwątpienie, szczególnie teraz w czasach pandemii, tak, kiedy wszyscy mówią o chorobie, kiedy wszyscy mówią... I to jest prawda, to nie jest zaklinanie rzeczywistości. Ja jestem daleki od tego, aby nie oceniać rzeczywistość taką, jaką ona jest, ale z drugiej strony ta rzeczywistość nie może odciskać na mnie swojego piętna. To ja mam swoim pokojem, swoim bezpieczeństwem, tym, kim jestem w Bogu, tym, kto jest we mnie, naznaczać tą nową rzeczywistość tam, gdzie się znajdę. W biurze, w rodzinie, na spotkaniu, gdziekolwiek. To ja przychodzę z autorytetem. Nie mogę się podporządkowywać albo dać podporządkować temu autorytetowi, który świat dzisiaj chce rozsiewać. Więc tak jak mówiliśmy, z powołaniem przychodzi namaszczenie. Z namaszczeniem przychodzi umiejętność. Z umiejętnością i wykonywaniem przychodzi autorytet. Możemy jeszcze zobaczyć, jak to działa, czytać drugą Księgę Mojżeszową. Druga Księga Mojżeszowa, 35 rozdział, 30 do 34 wersetu. Czyli to jest druga Księga Mojżeszowa, 35 rozdział, 30 do 34. I to jest rozdział, który jest zatytułowany Powołanie Becalela i Oholiaba. Wobec tego wszystkiego Mojżesz zwrócił Izraelitom uwagę. Zauważcie, Mojżesz naucza swój lud. On naucza swój lud o właśnie namaszczeniu, o powołaniu i o autorytecie. Wobec tego wszystkiego Mojżesz zwrócił Izraelitom uwagę. Spójrzcie, powiedział, Pan powołał imiennie Becalela, syna Uriego, syna Hura, z plemienia Judy. Napełnił go, czyli wyposażył go, napełnił go, namaścił go. On Duchem Bożym, mądrością, pomysłowością, rozeznaniem, zręcznością w każdym rzemiośle. Potrafił on obmyślić plan, zna się na pracach w złocie, srebrze oraz brązie. Umie, czyli dał mu umiejętność, umie obrabiać i oprawiać kamienie, nie obraca
nieobca mu obróbka drewna, słowem potrafi wykonać najkunsztowniejszą robotę. Pan położył mu też na serce jemu i Oholiabowi, synowi Ahisamacha z plemienia Dan, przyuczanie innych. Przyuczanie innych, czyli nawet mu dał mu autorytet. Powołał, napełnił, dał umiejętność i na końcu dał autorytet, bo oni już uczyli innych, już byli postawieni w miejsce autorytecie. Tak, taka jest kolejność Boża. I to, czy czytamy o tym w Starym Testamencie, czy czytamy o tym w Nowym Testamencie, to dokładnie tak samo działa. Różnica jest tylko tyle, że my jesteśmy ubłogosławieni jako Kościół, mówię o globalnym Kościele Nowego Przymierza, jako Kościół namaszczony. Tam byli poszczególni ludzie wybierani, namaszczani do swojej posługi. Król, kapłan, prorok, ale czytamy także i rzemieślnik. Także możesz być powołany, jesteś powołany, będziesz wyposażony, będziesz namaszczony, będziesz uzdolniony do tego, co będzie przedmiotem twojej pracy, ale za tym wszystkim przyjdzie autorytet. W Nowym Testamencie możemy przeczytać jeszcze, ja przeczytam szybciutko Dzieje Apostolskie 9:15. Kiedy Pan powołał Pawła, Saula, do swojej posługi, żeby nie było, że tylko na Starym Testamencie bazujemy, nawrócenie Saula, rozdział 9, Dzieje Apostolskie, 15 werset. Pan jednak powiedział do niego: idź, gdyż ten człowiek jest moim wybranym naczyniem. On zaniesie moje imię przed pogan królów, synów Izraela. Czyli Pan Saula wybrał i wysłał. A wiemy też, że i wyposażył, i namaścił, bo to w kontekście całych jego posług i dał autorytet wypływa. Więc może w tym miejscu chciałbym zakończyć. Ja od razu powiem, że to nie jest koniec tematu. Jeśli Pan pozwoli, to w przyszły wtorek chciałbym kontynuować, dokończyć to. Temat jest dość obszerny, a nie chciałbym, żeby on został jakoś tam bardzo skrótowo potraktowany, więc przyjmijcie tą informację, że w przyszły wtorek, jeżeli wszystko będzie możliwe, jeżeli będę mógł tutaj stanąć, to chciałbym dokończyć ten temat, dokończyć temat namaszczenia, jak możemy się z nim zaprzyjaźniać, jak możemy pogłębiać, jak możemy wchodzić z nim w namaszczenie ogólne, w namaszczeniu takim już szczegółowym. Ale na tym właśnie powołaniu, tej umiejętności i tym autorytecie chciałbym dzisiaj zakończyć. Jeśli mógłbym prosić, powstańmy do modlitwy. Ja zakończę modlitwą spotkanie nasze dzisiejsze. Ojcze, dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo. Dziękujemy, że ono jest prawdą. Dziękuję Ci, że Ty powołałeś nas do cudownej posługi, do cudownego funkcjonowania w Twoim przymierzu. Że Ty zabezpieczyłeś to przymierze, Panie, Twoją obecnością, Twoim namaszczeniem. Że każdego, Panie, swojego wybranego namaściłeś Duchem Świętym. Ojcze, ja się o to modlę, aby we mnie i w każdym z nas to namaszczenie mogło wzrastać, aby mogło być uwalniane, abym sam nie był przeszkodą do tego, co Ty chcesz robić poprzez mnie dla Kościoła, dla ludzi, dla dzisiejszego świata. Ja Ci dziękuję, Panie, że dzisiaj to słowo mogliśmy ogłosić. Ogłosimy je po to, aby Panie przez niego żyć, aby Panie przez niego wzrastać. Ja Cię modlę, aby dzisiaj to słowo, które było wypowiedziane, mogło być dla każdego z nas pokarmem i posileniem, żeby to mogła być rzecz, Panie, przez którą my będziemy obfitować, dlatego że Twój Kościół jest powołany do konkretnego zadania. Twój Kościół jest powołany do niszczenia dzieł diabelskich. I Panie, to nie my, ale Ty w nas, Panie, możesz to wykonywać. My nie chcemy zaniedbywać tego, my chcemy żyć poprzez to, my chcemy spełniać tą posługę, my chcemy, Panie, wykonywać to do tego, do czego nas powołałeś. Ja Ci dziękuję za autorytet, który dałeś Kościołowi, że, Panie, może
sprzeciwiać się duchowi tego świata, że może naznaczać nowe granice, nowe porządki, nowe przestrzenie. Ja się o to modlę, aby Kościół, Panie, Kościół Jezusa Chrystusa na całej ziemi wszedł w pełną odpowiedzialność tego, do czego został powołany. Ja się modlę, aby każdy z nas wszedł w odpowiedzialność tego, co ma robić w Kościele. Ja się o to modlę, aby Kościół, Panie, był Kościołem zwycięskim, Panie, bo on jest namaszczony przez Ciebie i Panie nie może przynieść ujmy Twojemu imieniowi. Ty powiedziałeś, że sam budujesz ten Kościół i robisz to najcudowniejszy sposób, jaki masz. Ja się modlę, abyśmy nie byli przeszkodą, abym ja nie był przeszkodą, aby Twój Kościół mógł wzrastać, Panie. Dziękuję Ci za to słowo i niech ono, Panie, będzie pociechą, radością, ale też takim tłustym pokarmem dla każdego z nas, kiedy będziemy się teraz rozchodzić. Ja błogosławię moich braci i sióstr, Panie, na drogę powrotną do domu. Ja błogosławię moich braci i sióstr, Panie, na cały ten tydzień, aby to był tydzień zwycięski, aby to był tydzień pełen pokoju, aby to był tydzień pełen radości, Panie, aby Królestwo Boże mogło się rozszerzać tutaj w Ustroniu i w każdym miejscu, gdzie my jesteśmy, bo Ty jesteś godzien wszelkiej chwały i wszelkiego uwielbienia z naszych serc i z głosu Kościoła. Amen.